Spokojnie, nic groźnego się nie dzieje. To parada samochodów pożarniczych, które z całego kraju zjechały na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ich przejazd oficjalnie zainaugurował 5. ogólnopolski zlot czerwonych samochodów. Mamy okazję obserwować około 110 pojazdów pożarniczych z Wielkopolski, ale także z innych województw ościennych. Do Poznania trafiły zarówno najstarsze... Star 25 z 67 roku, od początku w naszej jednostce, czyli w Straży Pożarnej w Karpaczu. Jak i najnowsze wozy strażackie, takie jak ten, pierwszy na świecie model elektryczny. Impreza już po raz trzeci odbywa się na NTP. Jest to święto dla strażaków, ochotników i nie tylko. Zjeżdżają się tutaj do nas z całej Polski swoimi wozami, żeby się spotkać, pewnie zintegrować, pokazać swoje maszyny, swoje umiejętności, podszkolić się, bo trwa również Rescue Days Polska. Czyli międzynarodowa impreza, podczas której strażacy z całego kontynentu trenują wspólnie, realizując nawet te najbardziej wymagające scenariusze ratunkowe. Ćwiczymy sposoby udzielania szybkiej, profesjonalnej pomocy, którą właśnie wcześniej wypracowują ratownicy w takich miejscach jak dzisiaj, żeby uniknąć ćwiczenia w miejscu zdarzenia. Ale strażackie święto przyciągnęło nie tylko samych mundurowych. Impreza obfitowała w atrakcje dla każdego. Przewidzieliśmy dmuchańce także o tematyce strażackiej i mniej więcej co 45 minut mamy przewidziane pokazy tak zwane dynamiczne. Wśród pokazów będą pokazy dziecięcych drużyn pożarniczych, będzie pokaz gaszenia sikawką konną. A także między innymi symulacja próby opanowania pożaru oleju jadalnego, którego nie wolno gasić wodą. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo fanów Straży Pożarnej, zarówno tych starszych. Świetnie zorganizowana impreza, bardzo ciekawe. No jak dla laika na pewno dużo się nauczymy. Jak i tych najmłodszych. Oskar, chcesz być strażakiem? Tak. Zarówno szkolenie, jak i cały zlot to niemałe wyzwanie logistyczne. Na szczęście organizatorom entuzjazmu nie brakuje. Kiedy uczestnicy mają przerwę na posiłek, oni mają 30 minut na wymianę wraków i ta ekipa organizacyjna robi tą całą robotę. Bez niej wesele by się nie udało. Jakub Pięta, Puls Dnia.